Siemanko widzowie, witam was w kolejnym materiale. Lecimy. Dzisiaj pozbieramy sobie beleczki. Tylko macie widzieć, że chyba za głośne dźwięki będziecie mieli ogólnie. Co już wam widzowie poprawię. I będziecie mieli gitara teraz. Dobra, lecimy sobie, bo dzisiaj będziemy zbierać belki, bo jesteśmy po żniwach, po prasowaniu belek. Oczywiście na koncie mamy 500 tysięcy, co pójdzie na nowe nabytki. Myślę, że spoko opcja. Także no, no po prostu spoko opcja ogólnie, nie? Nie będę ukrywał tutaj tego. No teraz ścinki będą, bo dopiero dzisiaj weszłem na save'a. Pytanie, czy zmieszczę się, no jak zwykle, muszę zajechać tutaj źle. Dobra, już teraz się zmieściłem. I co, bierzemy za toro, oczywiście, po żniwach jesteśmy, no to... Bierzemy sobie naszego kochanego za torka, czekajcie, to jest krokodyl. Światła już włączymy jakby do te. Niedługo powrót do Jaski Dwójki może będzie. Może tą serię przeniesiemy do Jaski Dwójki. Też na Dolne Śląskie, jeśli mapa jest i tam byśmy coś dogrywali dalej. A kto wie, nie? Kto wie? No to zobaczymy. Jeśli jest Dolna Śląska, to tam może byłby potencjał na to. Musimy odczepić tak czy siak 60 niestety. Oczywiście 60 w nowej wersji. Kapitalna oczywiście 60. Boże. Bierzemy dwie przyczepy standardowo. Standardowo bierzemy dwie przyczepy, które się jakoś automatycznie jeszcze zaczepiły. Chorerowie przez co nawet. O kurę. Sorry widzowie. Ale to niestety. Jakieś nie wiem. Nie jest przeziębienie, spokojnie. Chory nie jestem. Tylko jakiś pyłek, nie? Mamy ten w realu jest i trochę tak jakby pyli. Człowieka na katar. Napiszcie też hashtag, zostawcie, że hashtag, napiszcie hashtag beleczki. Zostawcie suba. I myślę, że będzie spoko. Loko koko. Te belki sobie pozbieramy na sam koniec. To są tylko trzy baloty, to nie będziemy ich zbierać za bardzo. No i widzicie, puste pola są. Lecimy na pierwsze takie pole, gdzie takie baloty są. Tu za kościołem będzie. Także trzeba tu w prawo, to będziemy jechać. I to tu pojedziemy za row w lewo, niedługo będziemy skręcać. Znaczy się, no, będziemy zjeżdżać na drogę polną, także... No, zobaczycie sami zresztą też. Ach, i to jest już tutti. No i za wam coś pokażę. Żeby nie było, że nic nie widzicie, pola są poprasowane, belki są już posprzedawane. Właśnie przez to też i przez to, że zboże też powykaszałem, przez to mam właśnie 500 tysięcy na koncie bożym. Czekajcie, bo będziemy od tej strony ładować belki, to niech tak spysator stoi. Otworzymy sobie tu burty, tu też. Ja wam szybko pokażę, że tak, tutaj to pole było właśnie tego,
Tu też było zboże, to zebrałem. A tu była soja, to też zebrałem i mamy dwa piękne pola. Także niedługo, jak tylko przyjdzie nowy ciągnik, będziemy to orać. Także zobaczycie wszystko sami na odcinku. Bo ciągnik myślę, że będzie mocny. Oczywiście, o ile to będzie jeszcze w tym farmingu. No może faktycznie się jednak uda mi się już normalnie przynieść na tą 22, bo bardzo bym tego chciał. Sobie już 22 popykać. I to tak swobodnie. Tylko coś się przyzwyczaić nie mogę do tej 22, ale to wiecie, widzowie sami. To gra farminga, to 22 to jest w ogóle inny wymiar świata. Po jednej beli, bo to jest ten ciągnik, się zastanawiam, czy go z turem od razu nie kupić. Myślę, byłoby spoko. Albo tura przełożyć sobie do 85 Bożej. Także zobaczymy. Dobra, jak atako chyba na razie są te beleczki. Wiecie, na kierze to też inaczej się je zbiera. Bo na kierze się lepiej to robi oczywiście, według mnie. Ja pytanie, czy tam ta belka tutaj no wejdzie. Ja może bo Alu też się coś tam kiedyś ładowało, to Inowita może się jakoś ładnie uda, to no dobra, jakoś tam się udało chyba. Dobra, tam już sobie załadujemy na drugą przyczepę, tak myślę. My jeszcze z innych pól będziemy mieli beloty, ale jak to sobie załadujesz na drugą przyczepę, to będzie mi łatwiej. Tutaj błotka liźniemy, ale też nie wiem, kiedy ten nowy nabytek przyjedzie za bardzo. Już wam nie powiem. Nie wiem, co na następnym odcinku byśmy robili, ale myślę, że coś, nie wiem. I też właśnie chcę się przenieść na 22, bo w 22 na przykład mamy więcej możliwości, jeśli chodzi o takie jakieś inne rzeczy w ogóle. Wiem, tylko będzie jedna minus, że będzie niestety grafika średnia, niska, no bo niestety mój komputer nie jest aż taki dobry, jakby się wydawało. Bo niestety jest to komputer typowy, taki, żeby sobie tylko pograć. No i ponagrywać, wiadomo. Tu sobie pozapinamy, bo cholera wie, czy to na drodze w ogóle wytrzyma, jak to pojedziemy. No z tym. I też mogę sobie tam flysticka na przykład podłączyć i będzie lepiej się robiło według mnie. No tylko minusem jest niestety to, że tam niska grafika będzie, no ale czego się widzowie nie robi dla was. Dobra, lecimy, zostawcie lajka, suba, dzwonem. Aż mi się dzisiaj przyjemnie nagrywa te materiały, takie, które już nie są nudne. 9 minut szybko zleciało, widzicie, już za, będziemy kończyć i zaraz lecę nagrać kolejny film. Już 20 jest, także też widzicie, widzowie, jak to wygląda. O, w kolejnym odcinku może przejdziemy nawet i ziemniaczki, bo 60, bo tam nie było takiej akcji chyba dawno na kanale. Oporowo lecimy tutaj w tą stronę.
Bo sobie zostawiłem taką, żeby takie te dwie przyczepy przywieźć jakoś, nie? No tutaj jeszcze mamy na przodzie, tutaj to pole. Ale to pole nas nie interesuje, bo jeszcze mamy jedno pole, które dobrze znacie. Bo w tamtym sezonie była tam soja. Pierwszy raz. Oczywiście, bo kosiłem nawet soję. To już w sumie drugi sezon, można by rzec. No i łognie mu. Dobra. Tu będziemy skręcać, także już daję kierunek. Boże. No i tu trochę jest tego doładowania, nie powiem wam, że nie, bo jest. Dobra, ja tych balotów nie będę odbezpieczał, bo jeszcze mi się coś spieprzy i no witek to jest coś z tymi belkami. No i też, a właśnie, też inna fizyka jest w ogóle w 22. Będzie ciekawsza. Dobra, udało mi się na styk. I myślę, że tam bardziej jakieś fajniejsze filmy pod muzykę się uda porobić. Także oczekujcie. No i więcej ciekawszych modów oczywiście. Abyś mi się ta obertka nie spieprzyła. Ta, która jest taka najdalsza, ta beleczka chyba jest taka. O kur... Rura musi jebać. Pipa sentando. To się belek i widzicie jak się ładnie ładuje, a na flysticku wam powiem, przepięknie się ładuje belki. No oczywiście sobie sprawiłem flysticka Bożego, tylko no 17 on nie będzie działał. Dopiero zaczynam ją, ten flystick dopiero działa gdzieś w 15. Znaczy w 15 nie, co ja mówię, w 19 i 22 dopiero zaczyna działać. Otworzymy to szerzej, może będzie git. Nie, dobra, będzie dobrze. A, bo ja widły źle opuściłem. No i co, że się nabiła w ogóle ta belka. Odcinku sero zadajemy te beloty i tego nie. No nie, z wami innego już nie nagram za bardzo. Dzisiaj też te dwa odcinki nagrywam. To akurat jutro na czwartek i na piątek będziecie mieli te filmy. Wejdą na sobotę, na niedzielę będę musiał coś ponagrywać. I no widać jak to jest YouTube'em. Nagrywać tylko i nagrywać. Ja by za to chociaż zostawcie mi lajka i suba, nie będzie miło. I też nie pytajcie się, może nie będę zapeszał lepiej, ale też nie pytajcie się jak ja to robię, że tak ładnie że ładuję, nie? Lata w prawy w efesie po prostu. Takie dam wam ten info.
Lata w prawy, jak to mówią. A też to nie jest aż takie ciężkie, nie? Chyba, że o, widzicie, czasami nie traficie, bo belka ma większą kolizję i musicie... No widzicie, na przykład mi się teraz nie udało tej wrzucić, ale się nie poddaje, widzowie. Na przykład sobie musicie też trochę pomóc, na przykład to ją przepchnąć, nie? Wiadomo, przecież to w realu tak samo działa. No i tam jakoś ta barka będzie i tam nikt nie będzie miał problemu o to. Miniaturkę, bo za bardzo też nie mam jakiejś miniatureczki wybranej. Dobra, coś tam będzie zawsze. Widzicie, życie youtubera tak wygląda całe życie. Ja się dla was coś tam ponagrywa, postreamuję. Myjce, palec się odłożyła. I teraz najprzyjemniejsza zero będzie część układania belek. Bo będzie zaraz końcówka praktycznie układania tego dołu. Bo nie trafiłem, widzicie? Ale to spokojnie, nie denerwujcie się, Łęczej, nie denerwuj się. A kto kurwa kierowcą był? Dobra, widzę, powiedzmy, że mi się tam prawie udało tą belkę załadować. No i belka była załadowana, teraz tam trzeba sobie pomóc, wiadomo. Zawsze widzowie to sobie tak ładnie trafi, że sobie załadujesz i masz to wyjebane. A teraz trzeba tak bić no maksa od dołu. Znaczy nie aż tak mega od dołu, ale no tak, żeby też było. Chciałbym, by pokażę piękny cyk myk fuch. Inaczej będę jeszcze coś zabierał, także będą tu u góry też podwójne rządki. I wam pokażę, jak tutaj ładnie to się robi. Patrzcie, sobie podjeżdżasz. Końcóweczka to sobie. O. Tu się nie przejmujecie tym, widzowie. Dobra. Tu se spinacie pasami, bo to różnie bywa. A farming niestety jest taką grą, że no tu fizyki to praktycznie nie ma. A jak jest, to jest na poziomie zerowym.
Także musicie uważać. Też widzę, że macie po ciemku trochę. Spróbuję trochę oświetlić mnie, by było mnie lepiej widać. Mam wrażenie, do tego krokodyla składał. No i miniaturkę może jeszcze taką. O, będzie pięknie. No już 20 minut materiału, widzicie, widzowie, jak to szybko leci. No to sobie akurat jeszcze dołożymy te belki tutaj i będziemy się zawijać, myślę. A na kajmacikach, jak mówiłem, będzie jakieś ledlenie ziemniaczków, takich rzeczy, nie? Opryszczemy je trochę może. A właśnie, czy popryskać może je. Może to im też coś pomoże. Przeciwko stomce, nie? Teraz stomka ponoć wyłaci to. Łe, Andrzeju, chłamuj. O. Widzicie, ile na live ogarnięte było. No i też prywatnie trochę pokosiłem, także robota jest już taka jakby odpuszczona, są tutaj. Tu myślicie też, że perłę tak jak we wózku widłowym trochę, nie? Takie dziurki azjatyckie, można powiedzieć, trochę. No, no, mam nadzieję, że się udało trafić. Udało się. No, a tam. Nic nie wie. Jak w realu. To i to tak zwanie za bardzo w taki sposób. Też ładuję to na miejsce właśnie, ale na flysticku to wam powiem, że rewelacja się ładuje, nie? Nawet na takim tanim flysticku za jakieś 150 zł, nie? Jak macie albo jakiś byle, kurwa, byle joystick. No, ty też ta belka się jakoś idealnie nie ułożyła, ale narzekał nie będę. Dobra. No, kończymy materiał, widzowie, zdarzymy jeszcze trzy belki. Zapnę się. Jedziemy sobie na gospo i będziemy kończyć. Lecę nagrać jeszcze jeden materiał dla was. Dzisiaj widzowie też będzie końcóweczka dla mnie, jeśli chodzi dzisiaj o cały dzień. Teraz sobie pomogę na koniec, bo taki długi odcinek też nie był. No i no wie to.
Bo też, żeby nie chcę tych odcinków robić ciągle z tych akcji, także... Oczywiście tutaj dziękuję też Polaku Kompany, bo... Właśnie on mi powiedział, żeby tak nie robić, nie? Żeby tych odcinków, jakiejś akcji było jak najmniej. No dobra, tam 2-3 odcinki, spoko, nie? I chyba sobie tą radę właśnie trzeba przyjąć do serca, jak to mówią. Tylko, że no właśnie już nic się nie dało na 2-3 odcinkach zrobić, niestety. A kombajny jeden zmieniał, bo na razie nie ma funduszy. Jeszcze są fundusze, ale to jest na ciągnik, bo kombajnem też się skoszę, nie? Nie widzieliście, ale już ciągnik, już ciągnikiem tą 85 to orać, to mi się tego nawet nie widzi, tych pól. Że akurat nowy ciągnik pójdzie do cierania. Dobra, cyk, cyk, fu. Tutaj już belek nie ma więcej, także... Chyba. Nie, dobra, nie ma. Dobra, zjeżdżamy na gospę, jeszcze przejdziemy tutaj po ściernisku, po rzepaku. I zobaczcie, ino przyczepa i tam jeszcze parę belek będzie, to ino coś tam jeszcze tej słomy dojdzie, także już słomy na pewno starszy, teraz tylko jeszcze siano i trawka i elegancje leżyły. O dobre krów. Oczywiście jeszcze obornik będzie rozrzucany pod tym ściernisko, także... Może spoko, myślę. Mam nadzieję, że nie zaczepię, także nie zaczepiłem. No i dobra, że ja mam światła, szczerze zgaszę. Ja was żegnam, miłego dnia wam życzę, zostawcie lajka, suba, pewnie wszystkie linki dobicie na Instagramie, tysiaka, to będę wam wdzięczny. Będzie wtedy konkursik też miły. I dziękuję, na razie i siema.